Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa rozmówcą jest Dariusz Piechowiak, kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej. Spotkanie ma szczególny charakter, ponieważ jesteśmy w przededniu programu jubileuszowego 15 lat Miejskiej Orkiestry Dętej. Proszę Państwa, orkiestra, którą na początek tworzył Tadeusz Krupnik, który był pierwszym kapelmistrzem, a później już po nim przejął to Dariusz Piechowiak. Orkiestra się bardzo zmieniała przez te 15 lat. I tak zapytam mojego właśnie rozmówcę, jak to jest, bo nam orkiestry dęte kojarzą się, że tak powiem, z marszami, polki i tak dalej. Wy macie zupełnie inny repertuar, który mnie osobiście bardzo cieszy. Jak to jest przyjmowane przez członków zespołu, którzy tak naprawdę musieli zmienić nieco swój charakter muzyczny, czyli stricte orkiestr dętych na repertuar, że tak powiem, rozrywkowy, często rockowy, popowy. Bardzo proszę o informację, jak w tej chwili, jaka jest kondycja Miejskiej Orkiestry Dętej. No, dzień dobry bardzo. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie te orkiestry kojarzą się z marszami, polkami. Kiedyś właśnie głównie wykonywano takie utwory, ale muzyka rozrywkowa idzie bardzo do przodu i teraz, kiedy pojawiają się komputery, laptopy, muzykę można na telefonie komórkowym tworzyć, więc jakby ta muzyka bardzo mocno w ciągu ostatnich lat ewoluowała i tak samo wydaje się, że orkiestry, no większość orkiestr dętych, jak nie wszystkie, troszkę zaczęły jakby iść w kierunku no grania muzyki rozrywkowej, bo kiedyś muzyką rozrywkową właśnie były marsze, polki, walce, a ta muzyka przeszła teraz troszeczkę w stronę bardziej i rockową, i popową, i jazzową i po prostu idziemy z duchem czasu, rozwijamy swój repertuar, no i gramy dla ludzi, a ludzie chcą słuchać utworów, które znają, które im się podobają, które są słyszane w radio, wydawane na różnych płytach, w internecie teraz bardzo dużo, więc siłą rzeczy no, idziemy z duchem czasu. Ja przyznam się szczerze, że jestem od początku, od powstania orkiestry w dużej mierze bardzo mocno zabiegałem o to, żeby orkiestra powstała, bo to właśnie taki powrót do tradycji, jeżeli chodzi o miasto Dzierżoniów, kiedy mieliśmy dwie cudowne orkiestry dęte, orkiestra Dęta Diory i Silesiany. Później długa, długa właśnie przerwa i ten proces odbudowy trwał naprawdę bardzo długo. Dzisiaj powiem, że po 15 latach uważam, że osiągnęliśmy cel nie tylko zamierzony, ale on jest lepszy od tego niż zakładaliśmy. Dzisiaj w Orkiestrze Dętej mamy taką mieszankę osób, że tak powiem, z doświadczeniem muzycznym, jak również bardzo młodych adeptów sztuki muzycznej, chociażby ze szkół muzycznych. Jak ta relacja w zespole, ponieważ różnica wieku jest czasami bardzo, bardzo duża. Jak, to, że tak powiem, udaje się to wszystko właśnie pogodzić. Inne podejście musi być do tych najmłodszych uczestników, a ci, powiedzmy sobie, już doświadczeni, no również, tak powiem, mogą w jakiś sposób wychowywać tych młodych. No ja się bardzo cieszę, że sytuacja no wręcz wspaniale to wszystko wygląda, ponieważ ci młodzi ludzie, którzy przychodzą do nas, będąc jeszcze uczniami szkoły muzycznej, jakby ta cała atmosfera w orkiestrze, to jak ludzie grają, jak się bawią, jak rozmawiają ze sobą, często sobie pomagają w jakichś tam trudnych sytuacjach, no po prostu jest jak w rodzinie. I ta atmosfera w zespole jakby bardzo ma dobry wpływ na tych młodych ludzi i no i często się zdarza, że taki człowiek, który kończy tutaj szkołę muzyczną w Dzierżoniowie i mimo to, że no nie idzie dalej się kształcić w kierunku muzycznym, to jednak w orkiestrze zostaje i mamy kilku takich właśnie młodych ludzi, którzy normalnie tam uczą się powiedzmy informatyki, czy chodzą do technikum, czy do liceum, jakby nie kontynuując nauki w szkole muzycznej, ale przychodzą do nas systematycznie, bo lubią grać, lubią tę atmosferę i bardzo ich cieszy to, że mogą ubrać strój, mundur orkiestry i razem z nami usiąść podczas koncertu, czy razem z nami maszerować na przykład podczas uroczystości pod pomnikiem, czy różnych innych uroczystości tutaj w regionie. Zapytam o taką jakby kondycję orkiestr dętych w regionie.
Wiemy o tym, że dzisiaj w Orkiestrze Dętej, w Miejskiej Orkiestrze Dętej mamy nie tylko dzierżoniowian, ale muzyków z całego naszego właśnie powiatu i nie tylko, bo również Wałbrzych, między innymi ty, który reprezentujesz właśnie tą grupę wałbrzyską, ale i Świdnica i Żarów. Także tutaj mamy osoby takie, które tak naprawdę przyjeżdżają z różnych części, że tak powiem, naszego regionu. Jaka jest kondycja Orkiestr Dętych ogólnie, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk? Generalnie właśnie ci ludzie, którzy u nas, do nas przyjeżdżają może z bardziej odległych miejscowości, jak Wałbrzych, Żarów, to są ludzie, którzy grali w orkiestrach, które istniały przy zakładach, czy w wagonach w Świdnicy, czy właśnie w Żarowie, czy na przykład w Wałbrzychu, kiedy jeszcze istniały orkiestry przy kopalniach. I to są starsi ludzie, którzy po prostu szukali gdzieś jakiegoś miejsca do kontynuacji, bo to dla nich to wielka pasja, całe życie grali w Orkiestrze Dętej. Teraz, gdy są na emeryturze, mają jakby czas trochę, chcą też jakby aktywnie dalej spędzać czas, spotykać się też z młodymi ludźmi, bo szczerze powiem, że jak rozmawiam tutaj z tymi starszymi członkami orkiestry, oni się bardzo cieszą, że mogą współpracować właśnie z młodymi ludźmi, bo jakby ciągle czują się potrzebni, ciągle pomagają tym młodym ludziom, często dając uwagi, właśnie swoim doświadczeniem też przede wszystkim tu w orkiestrze pomagają. Dlatego wydaje mi się, że to jest fajne. A jeżeli chodzi o ogólną kondycję orkiestr, jest to różnie. No, większość tych orkiestr, jakby takich większych, przyzakładowych, gdzie jakby były dobrze finansowane, to niestety wraz z upadkiem tych zakładów te orkiestry się porozwiązywały. I teraz w regionie naprawdę została garstka tutaj tych orkiestr. W Wałbrzychu nie ma żadnej orkiestry, w Świdnicy też nie ma żadnej orkiestry. No, jest orkiestra w Żarowie, która podobnie tutaj jak nasza jest pod patronatem miasta, ale wiadomo, że fundusze jakby są dużo bardziej ograniczone niż kiedyś to było, kiedy zakłady dobrze prosperowały, mogły przeznaczać większe kwoty na orkiestry. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko te, które istnieją, to są bardzo ludzie z ogromną pasją i staramy się po prostu poziom tutaj trzymać i cały czas się rozwijać i coraz lepiej grać. Jest chyba jeszcze coś, co jest takim wyróżnikiem naszej Miejskiej Orkiestry Dętej, a mianowicie niewiele orkiestr dętych posiada wokalistów czy wokalistek. My mamy dwie wokalistki, Jowita Kowalewska, Ania Krystek, które zdecydowanie jakby zmieniły właśnie charakter, jeżeli chodzi o orkiestry dętę, bo dzisiaj tak naprawdę możecie się pochwalić tym materiałem takim stricte orkiestrowym, ale również i wokalem, które dziewczyny mają opanowany do perfekcji, naprawdę wygląda to doskonale. Jak ta współpraca, jeżeli chodzi o program, jaki jest dobór tego właśnie repertuaru, wiedząc, że mamy dwie równorzędne wokalistki? Dwie równorzędne wokalistki to zawsze jest bardzo delikatna sprawa, ale na szczęście dziewczyny się świetnie dogadują, nie ma żadnych sporów, kto ma co śpiewać. Powiem więcej, że te same piosenki na jednym koncercie śpiewa Ania, na drugim śpiewa Jowita. Także dzielą się, zawsze się dogadujemy, nie ma problemu. A jeżeli chodzi o sam udział wokalistek czy wokalistów w orkiestrach dętych, to wydaje mi się, że takim przełomem jakby troszeczkę był występ orkiestry dętych chyba w Mam Talent albo w Must Meet the Music, w którymś z tych takich programów, gdzie Piotr Dziubek wystąpił ze swoją taką orkiestrą. I potem w Lubinie powstała Narodowa Orkiestra Dęta, Polska Narodowa Orkiestra Dęta, która istnieje do dzisiaj już, co prawda Piotrek Dziubek już nie prowadzi tej orkiestry, ale to był taki moment, gdzie on jakby chciał zrobić show i wykorzystał właśnie możliwości orkiestry dętej, bo te możliwości są ogromne, bo instrumenty dęte przy na przykład muzyce filmowej są głównie wykorzystywane orkiestry dęte, przy muzyce rozrywkowej też bardzo często te orkiestry dęte grają, te instrumenty dęte grają, więc jakby to jest bardzo dużo możliwości, żeby to wykorzystać i dlatego ten repertuar, który gramy w aranżacjach na
na orkiestrę Denton, no jest, wydaje mi się, że jest bardzo ciekawy i to jest coś takiego, co znamy piosenkę z radia i nagle słyszymy tą samą piosenkę, ale w aranżacji na instrumenty Dente i to się, wydaje mi się, że to się podoba po prostu. Ja jestem o tym przekonany. Myślę, że wprowadzenie tych dwóch właśnie wokalistek bardzo wzbogaciło i repertuar, i program. Ale to nie tylko to, bo dzisiaj ja jestem na waszym każdym właśnie koncercie i jeżeli pracujemy nad programem danego właśnie koncertu, kiedy mamy problem z wyborem, że tak powiem, które utwory należy zagrać, zapytam, czy potrafisz określić dzisiaj, ile macie utworów przygotowanych? No, przygotowanych mamy mnóstwo utworów i nawet czasami niestety trzeba rezygnować z utworów, które chcielibyśmy grać, bo jest tyle tych fajnych utworów i przy 30-osobowej orkiestrze nawet czasami ciężko dojść do porozumienia, bo oczywiście ja podejmuję decyzję, bo jestem odpowiedzialny za jakby ogół koncertu, repertuaru, ale oczywiście każdy muzyk ma jakieś tam swoje ulubione utwory. I nierzadko jest zagrajmy to albo zagrajmy tamto, bo jednemu się to podoba, drugiemu to, więc jakby trzeba z tych no, grubo ponad setki utworów, które no, mamy w repertuarze, wybrać na koncert powiedzmy 10 czy 12, co zawsze jest no, trudne jest i też ja staram się urozmaicać te koncerty, żebyśmy nie grali ciągle tych samych utworów, więc w zależności też od charakteru koncertu i różnych takich czynników staramy się, żeby ten dobór repertuaru pasował do danej uroczystości, prawda? Ja powiem tyle, że mam tą przyjemność, że mogę czasami wpływać na charakter i na utwory, które będą grane. Mam również swoje ulubione i to bardzo ulubione i bardzo dobrze się przy nich sam właśnie bawię. Ale oczywiście jestem przekonany o tym, że poziom samych muzyków i ten program, który jest stworzony, jest programem naprawdę przemyślanym i na bardzo wysokim poziomie. Ale koncerty orkiestry Dentej, czy chociażby same próby, to nie wszystko jest to, co tak naprawdę macie w repertuarze, bo również ta działalność edukacyjna. Mamy przygotowany program, chociażby Muzyka z bajek. Jest drugi program edukacyjny Trąbka Puzą Dwa Żywioły, jak również poznajemy orkiestrę Dente. Czyli widzimy, że jakby ta warstwa edukacyjna również idzie w parze z koncertami, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ale jakby na koniec to może pytanie, które jest bardzo istotne, bo przed nami koncert jubileuszowy, to już 15 lat, 21 kwietnia o godzinie 17 w Kinoteatrze Zbyszek, koncert jubileuszowy. Zapraszamy jeszcze tych, którzy tak naprawdę będą chcieli jeszcze wziąć udział w tym koncercie. Nie dla wszystkich wystarczy miejsc, bo dzisiaj już prawie mamy komplet. Natomiast 24 w czwartek w tym Kinoteatrze Zbyszek również odbędzie się koncert na bis. Także wtedy właśnie zapraszamy tych, którzy tak naprawdę nie mieli szczęścia dostać się na koncert główny. Darku, powiedz mi, czy ta praca z tymi ludźmi, z takim, no przynajmniej 30 charakterami, daje ci przyjemność? No to jest ogromna satysfakcja, bo ja też, każda próba, na każdej próbie czegoś nowego człowiek się dowiaduje i na każdej próbie dzieją się różne rzeczy. I jak się widzi tych ludzi, którzy naprawdę nierzadko stawiają serce, nierzadko robią wszystko, żeby na przykład na dany koncert móc dotrzeć, zwolnić się z pracy. No to jest ogromna radość i ta współpraca tutaj z muzykami wszystkimi, no to jest coś fantastycznego i coś, co daje naprawdę duże poczucie satysfakcji. Także bardzo się cieszę, że tutaj działamy, że wciąż przychodzą nowi ludzie. Na tym koncercie będą też z nami występować dzieci ze szkoły muzycznej i o dziwo od tygodnia już przychodzą na próby, na kilka ostatnich prób byli i ja widzę, że oni są zachwyceni tym, że mogą z nami wystąpić, więc to jest dla mnie osobiście jako dyrygenta to jest ogromna radość widząc uśmiechnięte dzieci, które po prostu biorą instrumenty na tyle, ile na potrafią. To grają, a co nie dograją, to po prostu się douśmiechają i czerpią tutaj naprawdę ogromną radość. I już wiem, że na pewno będą chciały tutaj
powiedzmy za parę lat, kończąc naukę w szkole muzycznej, będą chciały tutaj z nami grać, więc tutaj się z tego powodu bardzo cieszę. Ja powiem tyle, że na co dzień jesteś muzykiem, solistą Filharmonii Wałbrzyskiej. Nie tylko ty, ale również kilku muzyków, którzy przyjeżdżają do nas. Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ do czynienia mamy, że tak powiem, z muzykami zawodowymi, którzy tak naprawdę mają ogromny wpływ na jakość, na poziom, ale również wiem, że nie pracujesz teraz już sam, że masz pracę w sekcjach i również zatrudniliśmy osoby, które tak naprawdę pracują na jakość tych wszystkich utworów. No, ja się bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ zabiegałem o to dosyć mocno, bo jakby jedna osoba przez ileś tam lat prowadząc orkiestrę, czułem taką potrzebę, żeby popracować z tymi ludźmi czasami osobiście, czasami żeby we dwie, trzy osoby usiąść. Tutaj niektórzy ludzie są, no większość ludzi jest bez wykształcenia muzycznego, oni się uczą dopiero grać i ciężko je prowadząc całą próbę mieć na każdego oko i każdego osobno słuchać. Także bardzo się cieszę, że mamy dwóch instruktorów. To są muzycy też po Akademii Muzycznej, wykształceni muzycy, którzy mają już dosyć duże doświadczenie w graniu w orkiestrze i nie tylko dętej, też w orkiestrze właśnie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. I oni wprowadzają dużo jakości, dużo dobrej jakości. Próby indywidualne, próby sekcyjne też pomagają w doborze repertuaru. Także bardzo się cieszę, że te takie dwie osoby są do pomocy i wydaje mi się, że jakby od tego czasu ten poziom tej orkiestry naprawdę idzie w dobrym kierunku i rozwijamy się i no i mi się wydaje, że to jest dobry pomysł i w tym kierunku należy iść. Na zakończenie chciałbym Cię zapytać, czego Wam życzyć? Powiem tyle, że jak mówię, moja obecność jest od samego początku, w dużej mierze, że tak powiem, byłem inicjatorem tego, żeby ta orkiestra powstała. Marzyłem o tym, żeby była ta orkiestra na pewnym właśnie poziomie, ale moje marzenia przeszły oczekiwania, bo to, co w tej chwili po prostu mamy, jest to coś, czego tak naprawdę nie spodziewałem się, z czego jestem dumny. Zarządzasz grupą naprawdę świetnych osób oddanych, to co powiedziałeś właśnie fachowcom. A powiedz mi, czego tak naprawdę Wam można życzyć z okazji Waszego 15-lecia, Waszego jubileuszu? No w zasadzie chyba można byłoby nam życzyć spokojnej pracy, żebyśmy mogli spokojnie się rozwijać, żeby nam niczego nie brakowało. Jest wbrew pozorom, żeby taka orkiestra dobrze funkcjonowała, no to też wymaga i jakichś funduszy, akcesoriów, instrumentów, nut, nowych aranżacji. Także jeżeli tego wszystkiego nie będzie nam brakować, to wydaje mi się, że to co muzycy od siebie mogą dać, to jeszcze przysporzy po prostu mnóstwo radości tutaj wielu mieszkańcom Dzierżoniowa, ale nie tylko Dzierżoniowa, bo przecież koncertujemy tutaj w całym województwie i też poza granicami kraju. Także spokojnej pracy przede wszystkim. I tego Wam właśnie życzę. Ja będę miał tą przyjemność, że koncert będę prowadził, więc będę miał wiele do powiedzenia jeszcze do Was ze sceny. Powiem jeszcze tyle, że również wyróżnikiem tejże orkiestry jest udział naszych mażoretek, które wzbogacają, jeżeli chodzi o taką wizualną stronę, jeżeli chodzi o programy orkiestry właśnie dętej. To też nie jest, że tak powiem, za często niewiele orkiestr ma takie możliwości, że jest orkiestra dęta i do tego jeszcze grupa mażoretek. Życzę Wam sukcesów, życzę dobrej pracy, życzę, żeby ta praca, którą wykonujecie, dawała Wam satysfakcję i mam nadzieję, że spotykamy się na pozostałych właśnie koncertach. No i z okazji jubileuszu już 21 kwietnia zapraszamy w niedzielę na godzinę 17 w Kinoteatrze Zbyszek. Będziemy mieli koncert jubileuszowy Miejskiej Orkiestry Dętej. No z okazji 15-lecia istnienia. A ja dopowiem tylko tyle, że to nie będzie jedyny koncert, który będzie, bo już 25 kwietnia o godzinie 18 w teatrze zagramy koncert na bis. Dla tych wszystkich, dla których zabrakło wejściówek, zaproszeń, także będzie można skorzystać z tego właśnie koncertu. Na zakończenie zapraszam Państwa do wysłuchania od Miejskiej Orkiestry Dętej, w tym razem w utworze Orkiestry Dęte, śpiewa Jowita Kowalewska.